Pani Bożena Borys, przewodnicząca Związków Zawodowych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Dzisiaj obchodzimy 35-lecie Waszej organizacji związkowej. To jakby w połowie historii firmy pojawiły się dopiero związki zawodowe? Nie, historia związków zawodowych to zdecydowanie dłużej. Przeszło 90 lat, związki zawodowe w Polsce istnieją. Natomiast jeżeli mówimy o organizacji w naszym zakładzie, to rzeczywiście po sierpniu 80, po wejściu w życie ustawy o związkach zawodowych, w naszych zakładach powstał związek zawodowy, niezależny, samorządny, który ma już 35 lat. No właśnie, dodajmy, bo to trochę tak podchwytliwie pytałem, może młodsi telewidzowie nie pamiętają, ale kiedyś to było tak, że w każdej firmie było po 5 związków i największa organizacja związkowa była w 80 roku na Płaszczyźnie właśnie w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Tak. I nadal jesteśmy najliczniejszą organizacją związkową. Mamy tradycje, mamy naszych poprzedników świetnych, którzy tą organizację rozwijali, którzy ją tworzyli. Mamy historię tutaj, którą dzisiaj też wspominaliśmy, tworzenia Federacji Chemików w Polsce, czyli organizacji, która zrzesza związki zawodowe z chemii w kraju. Także mamy tradycje i mamy sukcesy. Rozumiem, że wy szybciej się porozumieliście jako związkowcy niż firmy oficjalnie, zarządy, dokumenty. To szybciej wam się udało połączyć te działania związkowe? No z tym bywa różnie. Jeżeli chodzi o połączenie, jeżeli mówimy o Federacji Chemików, to mówimy o zakładach z różnych zakątków Polski i to nie jest, nie można tego łączyć z Grupą Azoty teraźniejszą. Tak? Grupa Azoty to jest kilka firm bardzo dużych, prężnych, które są na rynku już wiele lat, tak jak Tarnów, Police, Puławy, Kędzierzyn, Fosfory i wiele innych, także w tej chwili grupa jakby no, zrzesza zakłady chemiczne. Natomiast my zrzeszaliśmy związkowców z poszczególnych zakładów, które jeszcze nie były w grupie i nie są dalej. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast mam pytanie takie, ilu w sumie dzisiaj związkowców liczy sobie organizacja w Kędzierzynie Koźlu? Na dzień dzisiejszy to jest około 500 osób. To jest bardzo duża organizacja, jedna z większych w ogóle w mieście. Co na co dzień robią związki zawodowe? Bo ja rozumiem, że wszystkim kojarzy się związki zawodowe od razu ze strajkami. W chemii strajki są wyjątkową rzadkością, natomiast na co dzień wy no, macie co robić. To znaczy tak, mamy co robić. Związki, tak jak pan w chemii zauważył, działają bardzo roztropnie. Nie możemy sobie pozwolić na strajki. Strajki to jest ostateczność. Ostatecznością są spory zbiorowe i ostatecznością są strajki, które musiałyby doprowadzić do zatrzymania na przykład instalacji chemicznej. Nasi prezesi, to podkreślam nieraz, mają to dobrodziejstwo, że mają rozsądne związki zawodowe, w związku z czym... A doceniają prezesi to dobrodziejstwo? Z tym bywa różnie, ale jakby z założenia jesteśmy po dwóch stronach barykady. Natomiast jakby się temu przyjrzeć tak bliżej, to mamy jeden cel, tak? Każdy prezes, jeżeli jest dobrym prezesem, chce być dobrym prezesem, chce być zapamiętany jako dobry prezes. Dba o to, żeby firma się rozwijała. I to jest dokładnie to, o co chodzi nam związkowcom. Żeby firma się rozwijała, żeby ludziom pracowało się lepiej, bezpieczniej, higieniczniej, żeby należycie zostawali wynagradzani za swoją pracę. A co najtrudniej się negocjuje? Już nie mówię kłóci, tylko negocjuje z zarządem, z prezesami. Gdzie są zawsze te najtrudniejsze negocjacje? O płace, czy na przykład o jakieś dodatkowe benefity, nie wiem, ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne? To znaczy tak, wszystkie profity, jak to pan nazwał, które udaje się nam jakby uzyskać, tak, w trakcie negocjacji, no wiążą się z kosztami i my sobie też zdajemy sprawę, że bez względu na to, czy to jest podwyżka, czy to jest na przykład opieka medyczna, za którą jakby zakład dopłaca, tak? Pracodawca dopłaca, no to są koszty. I my oczywiście mamy tego świadomość, staramy się wypośrodkować, żeby jakby... To znaczy ja nie pamiętam swojej historii, a 10 lat już jestem w takim ścisłym kierownictwie, żebyśmy postawili coś na ostrzu noża wtedy, kiedy nie mielibyśmy pewności, że są to działania, które nie zaburzą działania firmy, tak? Czyli nie
podejmujemy działań, które mogłyby firmie zaszkodzić, o tak bym powiedziała najkrócej. No i właśnie, bo uciekła Pani troszeczkę od tego pytania, czy o co się najtrudniej trzeba starać i co wychodzi co wymaga najwięcej czasu, najbardziej skomplikowanych rozmów? No to rzeczywiście negocjacje płacowe są jednym z tych trudniejszych, ale to pewno wynika z tego, że zarząd ma inne cele, a my mamy inne cele. I tutaj najważniejsze jest, żeby się spotkać. Do tej pory było tak, że zarządy oczywiście swoje argumenty przedstawiały, jak każda ze stron, natomiast potrafiły się pochylić nad tym i docenić to, że jednak to, że firma jest w dobrej kondycji, że są zyski, to jest zasługa w dużej mierze albo prawie przede wszystkim pracowników, tak? No bo oczywiście nie można tutaj zapomnieć o dobrym zarządzaniu firmą, bo to jest też kluczowy element. Natomiast no, praca tych ludzi na produkcji, na instalacjach to jest to. W takim razie gratulujemy, życzymy, żeby te kolejne negocjacje były jak najłatwiejsze i żeby zawsze starczyło na te wszystkie oczekiwania pracowników. Mamy świadomość, że na wszystkie nie starczy, ale chcielibyśmy, żeby znaczną część tych, że tak powiem, oczekiwań, żeby można było spełnić, tak? Żeby zarząd spełnił i żeby było dobrze. Dziękujemy i jeszcze raz 100 lat. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że przynajmniej 37 w takiej dobrej kondycji jak do tej pory.